Kościerzynie coraz częściej mówi się o żołnierzach niezłomnych. Rozpoczął to Jacek Łukasik, który dwukrotnie temat ten poruszał w programie Przesłuchanie. W tym roku, w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, włączyło się także Muzeum Ziemi Kościerskiej, które otworzyło specjalną wystawę. We wtorek temat ten powrócił ponownie podczas spotkania ku czci i pamięci żołnierzy wyklętych, które zostało zainicjowane przez Jacka Łukasika. Dopiero teraz, przez ostatnie kilka lat, mamy ku temu, można powiedzieć, lepszy klimat. Że czy nasze media, czy to prasowe, czy inne publikacje, czy spotkania, czy w telewizji, w radiu, powstało stowarzyszeń, setki, jeżeli chodzi o, biorąc cały kraj, które piosenki powstają, zespoły, panny wyklęte. No, tu ciśnie się na usta wiele tytułów i wiele nazw różnych stowarzyszeń i one dają i są przykładem tego, że ten temat żołnierzy wyklętych niestety, ale wraca i wrócić musi, czego taki może będzie zwieńczeniem ustanowienie czy budowa Panteonu na naszej łączce, na Powązkach, na tej łączce, na której zostali ekshumowani na razie 200 żołnierzy, a jeszcze tam 100 czeka na ekshumację. Dzięki zaangażowaniu potomka żołnierza niezłomnego mieliśmy możliwość goszczenia w naszym mieście Tadeusza Płużańskiego, znanego pisarza, historyka i dziennikarza. Uczestnicy mogli wysłuchać wielu historii z okresu komunistycznego, a także zadawać pytania. Dla młodych ludzi zasiadających wśród publiczności była to bez wątpienia dobra lekcja historii. Jest to dobry pomysł takiego spotkania, ponieważ w czasach dzisiejszych, nawet kiedy nie jest zabronione mówienie o nich, władze nie do końca mówią nam prawdę, w zasadzie w ogóle jej nie mówią. I myślę, że takie spotkanie jak najbardziej, zwłaszcza kiedy nie jest to dla chętnych, ale dla wszystkich, jest to raczej obowiązkowe, myślę, że wyjście to jest to dobre doinformowanie młodych ludzi, ponieważ oni niewiele wiedzą na temat właśnie żołnierzy wyklętych i ważnych spraw w historii polskiej. Kim więc byli żołnierze niezłomni? Wiem, że to są żołnierze Armii Krajowej, którzy nie złożyli broni i walczyli po teoretycznym zakończeniu II wojny światowej nadal o to, by komuniści w Polsce nie rządzili. Znam takie osoby, m.in. jak Inka, która właśnie była tylko sanitariuszką, została skazana na śmierć, czy niejaki major Łupaszka. Warto dodać, że przygotowanie tego spotkania zajęło organizatorom niemało czasu. Wysiłku trochę trzeba było włożyć, ale no pomysł jest na tyle dobry, że widać po tym, ile osób przyszło, ile osób uczestniczy w tym wydarzeniu. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że wszystko tak dobrze wyszło, że jest takie zainteresowanie. Oczywiście nie odbyłoby się dzisiejsze spotkanie bez pomysłu pana Jacka Łukasika i bez pomysłu właściciela telewizji Kaszuby, pana Krzysztofa Węckiego, a my jakby starostwo tutaj, Urząd Miasta, Rada Seniorów dołożyła się do tego, żeby zorganizować to na tyle dobrze, żeby było zainteresowanie, żeby wszyscy wyszli zadowoleni z tego spotkania. Ze spotkania zadowolony wyszedł Tadeusz Płużański, który bardzo chwalił kościerską inicjatywę. Jestem pod wielkim wrażeniem, wielkie gratulacje. Takie spotkania nie są możliwe w całym kraju. Może kilkakrotnie uczestniczyłem w tego typu lekcjach. One miały troszkę inny charakter, może niektóre były bardziej kameralne, ale jesteście jednym z pozytywnych wyjątków, że można, że trzeba uczyć Polaków, młodych Polaków naszej historii, bo często w szkołach tej wiedzy przecież nie dostają. Programy szkolne nie przewidują nauki o naszych żołnierzach niezłomnych, więc skąd się mają dowiedzieć? Mogą się dowiedzieć właśnie podczas takich spotkań. Także chwała organizatorom i miastu Kościerzyna, że zdecydowali się na takie spotkanie. Wtorkowe wydarzenie było przeplatane motywami muzycznymi. Na scenie zaprezentowali się lokalni artyści, żeński chór kameralny pierwszego LO imienia Józefa Wybickiego oraz Paweł i Olaf Orlikowscy. Wraca
Wśród publiczności, oprócz młodzieży z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1, Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum z Ziemian, zasiedli radni miejscy i powiatowi, mieszkańcy oraz zaproszeni goście.